Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Czas rozpoczynać audycję Samorządowy Jarocin. Witam burmistrza Adama Pawlickiego. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. I rozpoczynamy tematem inwestycyjnym w Zakładzie Gospodarki Odpadami. Podpisana umowa na nową inwestycję, szczególnie istotną dla funkcjonowania tego zakładu i dla mieszkańców. Tak, istotna dla mieszkańców, bo mieszkańcy chcą, aby zgodnie z prawem i zgodnie z wymogami Unii Europejskiej zagospodarowywać odpady komunalne, ale też równocześnie zależy mieszkańcom na tym, żeby te odpady były pozbywane za jak najniższą cenę. Do tej pory jest tak, że w Wielkopolsce pewnie nasz RIPOK jarociński, który obsługuje 19 gmin, ma najniższą cenę w Wielkopolsce. I też te pomysły na inwestycje, które są w ZGO, w tym kierunku zmierzają, aby ograniczyć koszty. I tak jest w przypadku tej inwestycji, budowy zbiornika do magazynowania gazu, tak abyśmy mogli ten gaz wyprodukowany na ZGO wykorzystać na własne potrzeby, wtedy kiedy akurat zmiany pracują i pracownicy potrzebują prąd do obsługi maszyn, które służą do sortowania i selekcji odpadów komunalnych. Zmagazynowanie gazu w zbiorniku, na który podpisaliśmy umowę za około 500 000 zł, pozwoli nam właśnie magazynować gaz, korzystać z własnego gazu, co oczywiście ograniczy koszty zakupu energii elektrycznej z sieci, co też przełoży się na ograniczenie kosztów generalnie funkcjonowania zakładu gospodarki odpadami. A to oczywiście przekłada się na kalkulacje później zagospodarowania tony odpadów dla mieszkańców. I z tego typu inwestycje jak ta, którą w tym tygodniu żeśmy podpisali, właśnie powodują, że Jarocin jako ZGO ma najniższy koszt zagospodarowania tony odpadów w Wielkopolsce, dzięki czemu też mieszkańcom możemy atrakcyjną cenę zaoferować, a oczywiście te ceny rosną i będą rosły, ale to nie z powodu naszych kosztów, tylko opłat marszałkowskich, które z roku na rok rosną i musimy je odprowadzać do Urzędu Marszałkowskiego za zagospodarowanie i składowanie tony odpadów. W tym roku cenowo jeszcze się nic nie zmieni. Tak, w tym roku się już zmieniło i niewykluczone, że te zmiany nadal będą w przyszłym roku. Ceny odpadów wzrosły i tak jak zresztą wszędzie w Polsce, ale tak jak z dwóch powodów. Pierwsze to opłata marszałkowska, o której wspominałem, która radykalnie rośnie, a drugie to też koszty dodatkowej selekcji odpadów biologicznych, która jest wymuszana przez Unię Europejską. Powiększyła się też flota transportowa ZGO? Tak, tutaj też, aby obsługiwać nasze bazy przeładunkowe w Leszewie i w Śremie, które obsługują tamte gminy, zakupiliśmy nowy ciągnik siodłowy z naczepą wartości około 500 000 zł, aby oczywiście we własnym zakresie obsługiwać te bazy przeładunkowe. Pozostając w temacie inwestycji, rozstrzygnięto przetarg na budowę łącznika od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza. Jakie było zainteresowanie wykonawców? Było z czego wybierać? Tak, były bodajże dwie oferty i tutaj ta droga, pierwszy etap, który połączy ulicę Maratońską z wiaduktem, który w tej chwili stoi w polach, ale jest to droga gminna łącząca ulicę Maratońską z drogą Wilkowyja-Cielcza. W pierwszym etapie wybudujemy właśnie drogę od ulicy Maratońskiej do wiaduktu. No celem jakby tej inwestycji jest przygotowanie drogi dla samochodów, pieszych, rowerzystów wraz z oświetleniem dla osiedla, które w tej chwili jest w sprzedaży przez naszą gminną spółkę Jarocińską Agencję Rozwoju. Bodajże już 20% działek już tam sprzedanych jest, a w sumie jest około 70 działek budowlanych, bardzo atrakcyjnie położonych, bo jednocześnie w
blisko centrum, ale też na obrzeżu, w pobliżu lasu, więc atrakcyjność jeszcze bardziej tych działek wzrośnie, jak będzie doskonały dojazd drogą asfaltową, z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. I ta droga już w tym roku powstanie, więc zachęcam wszystkich do nabycia tych atrakcyjnych działek budowlanych, bo myślę, że tutaj to spowoduje dużą chęć zakupu, bo koszt metra kwadratowego tych działek to około 150 zł, więc myślę, że to jest dobra, bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę, że będzie tam doskonały dojazd i pełne uzbrojenie, czyli prąd, woda, gaz, woda deszczowa, światłowód i wszystkie gaz, także energia elektryczna. Także tutaj jest to fajny projekt dla tych, którzy planują budowę domu. Zachęcam do zakupu tych działek. A budowa drogi ma zakończyć się w tym roku, w październiku bodajże, zgodnie z umową? Tak, w tym roku chcielibyśmy, aby ta droga była zakończona. A koszt inwestycji? Koszt to około 2 milionów złotych ze wszystkim, czyli droga z odwodnieniem, z chodnikiem, z ścieżką rowerową oraz oświetleniem. To oczywiście też pozwoli nam zawrócić pieniążki, które spółka gmina, Jarocińska Agencja Rozwoju dostanie za sprzedaż tych działek, które tam są, i będziemy mogli kolejny raz zainwestować. Tutaj planujemy budowę hali na wynajem dla przedsiębiorców, więc zależy nam na jak najszybszej sprzedaży, tak aby mieć środki własne na realizację tego projektu, który będzie też kosztował około 10 milionów złotych. Jest dużo zainteresowania i zapytań firm, które chciałyby magazynować bądź używać nowej, nowoczesnej hali do celów produkcyjnych lub magazynowych, a takich hal w tej chwili w Jarocinie dostępnych nie ma, więc tutaj wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom i chcemy taką ofertę przez Jarocińską Agencję Rozwoju przygotować. Ta hala miałaby powstać w Golinie. Tak, tam około zakładu Farmio, dużej fabryki, która powstała w strefie przemysłowej, zakupiliśmy 18 hektarów gruntów, na której właśnie planujemy wybudowanie przez Jarocińską Agencję Rozwoju hal na wynajem. Jakich powierzchniach? W sumie około 5000 metrów kwadratowych z możliwością dzielenia na segmenty po 1000 metrów. Projekt jakby i pomysł podpatrzyliśmy w Obrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie taką inwestycję wdrożono. Praktycznie żadna z tych hal nie stała dłużej, nie czekała na najemców jak 3 miesiące, więc tutaj idąc jakby tropem tego sukcesu w Obrzyskiej Strefie Ekonomicznej chcielibyśmy podobny tutaj projekt zrealizować w Jarocinie. Tym bardziej, że właśnie tam w strefie przemysłowej jest zapotrzebowanie na tego typu hale. Projekt miałby kosztować około 10 milionów złotych, także stąd Jarocińska Agencja Rozwoju w tej chwili przygotowuje wkład własny do realizacji tego zadania i tutaj minimum 2 miliony. Oczywiście trzeba mieć swoich środków, aby móc pozyskać kolejne na wybudowanie tej inwestycji. Mówi pan, że jak najszybciej wybudować, a o jakim czasookresie pan również myśli? No, chciałbym w ciągu roku, aby do jesieni przyszłego roku ten projekt powstał, ale to oczywiście będzie zależało od montażu finansowego, czyli Jarocińska Agencja Rozwoju musi mieć środki własne, plus oczywiście musi mieć udzielony kredyt na pokrycie pozostałej części potrzebnej do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Zmieniając temat, wróćmy do nie tak dawnych wydarzeń, czyli festiwal w Jarocinie i festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. Na obydwóch festiwalach pan był, uczestniczył. Jakie porównania, wnioski? Trudno jest porównywać Woodstock z Jarocinem, dlatego że Woodstock to potężna impreza, przede wszystkim bezpłatna, bo zarówno pobyt tam, czyli pole namiotowe i wejście w strefę koncertową nie kosztuje nic, więc z natury rzeczy to nie można tutaj konkurować festiwalem płatnym. Jakieś spostrzeżenia, które można wykorzystać w Jarocinie? Ja myślę, że zupełnie inny charakter, bo jeżeli jest festiwal bezpłatny, to no i my nawet nie możemy
myśleć o kopii takiego festiwalu, bo przede wszystkim, żeby zgromadzić 500-700 tysięcy ludzi, to jest potężne miasto i takiej możliwości Jarocin w tej chwili nie ma, żeby zorganizować tak duży, bezpłatny festiwal, aby przyjąć tak dużą ilość osób. Także to jest zupełnie coś innego i tak wprost oczywiście tych festiwali porównywać nie można. No i inna skala też. W Jarocinie jest kilka tysięcy ludzi. W tym roku ta frekwencja była znacznie lepsza niż w zeszłym. Na najbliższą sesję zresztą przygotowujemy sprawozdanie z tego festiwalu. Zarówno ilość osób, jak i sprzedaż biletów była 50% wyższa niż w zeszłym roku. No i też drugi dzień festiwalu był nakręcany przez ekipę montażową do celów emisji w telewizji. Już druga część drugiego dnia, to jest koncert dżemu, był emitowany w TV Kultura, gdzie jak mamy już wstępne informacje, 80 tysięcy osób obejrzało ten koncert. Pierwsza część jest przygotowywana do emisji na programie drugim Telewizji Polskiej, więc tutaj ta wartość jakby promocyjna jest bardzo duża. Pewne oczywiście zadowolenie jest, niezadowolenie osób małej grupki parunastu, które gdzieś tam wypisują komentarze, jest, ale to zawsze, bo jeden lubi taką muzykę, drugi inną. Porównując jakby kapele, które występowały w Jarocinie, jak i na Woodstocku, to myślę, że porównywalne, świetne polskie zespoły występowały tu i tam. No tam oczywiście zupełnie inna atmosfera, jak jest 700 tysięcy ludzi, a w Jarocinie i w Błocie, w Kurzu, no to jest taki jakby zupełnie inny klimat. Tutaj jest to bardzo elegancko, na zielonej trawce, można spokojnie z dziećmi się położyć, no tam takiej możliwości nie ma. Nie ma gdzie usiąść z dzieckiem. Nie ma takiego miejsca na całym festiwalu. Więc to są plusy i minusy. Tam jest oczywiście ten klimat, atmosfera, może wolności dla tej młodzieży, która cały rok gdzieś uczęszcza do szkoły albo pracuje. To wyrwanie się i na Woodstock i bycie nawet w takich warunkach niekomfortowych, ale w poczuciu wolności, że można wszystko, można nawet spać na piachu, bo trawy tam nie zauważyłem, też daje jakąś atrakcję. Także kwestia kto czego szuka i co potrzebuje. No w Jarocinie to oczywiście zupełnie inny komfort, inna jakość, bo i nawet tutaj porównując scenę na przykład, to scena u nas była znacznie ciekawsza i dynamiczniejsza niż na Woodstocku. Tam oczywiście potężna, no ale tam animacji żadnej na tej scenie nie było, nie było ekranów takich LED-owych. Zupełnie inna produkcja. Nie chcę przez to powiedzieć, że Jarocin jest lepszy, a Woodstock gorszy. W żadnym wypadku. To są dwa zupełnie inne festiwale, których nie da się porównać. Zupełnie inna skala, zupełnie inna jakby produkcja. Ja oczywiście bardzo cenię Jurka Owsiaka za to, co robi. Robi świetną robotę, jeżeli chodzi o zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą zresztą też wspieram. Natomiast tutaj te festiwale to zupełnie dwie inne bajki. Także ktoś może lubić Woodstock, jedni lubią jakby jeździć w Fiacie, drudzy w Mercedesie i to są dwie różne rzeczy. A podsumowanie festiwalu w Jarocinie, jak pan burmistrz wspomniał, na najbliższej sesji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, naszym gościem był burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Aldona Brycka-Jaskierska. Do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.